się tego, bo jak on się tak na mnie patrzy. O jeż, co zaś ten kot, no! Fajnie by było, jakbyś mnie umył, co? No dobra, moi drodzy, idziemy teraz umyć Talking Janusza. Tutaj ładnie mydełko, pyk, 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 pyk. Tu ładnie... Ała, tylko nie w oczy! Przepraszam. Dobra, trzeba go spłukać. Ach, dzięki, jestem teraz mega pachnący. No, spoko. Trzeba go położyć spać, proszę bardzo. Bum! Już się wyspałem! On naprawdę śpi 3 sekundy. No i widzę, że jest bardzo głodny. Tylko najgorsze, ponieważ jak ja kliknę Tienda... Czekajcie, a teraz mamy tylko i wyłącznie paracetamol. To ja sobie... Nie, paracetamol jest dla mnie. Głowa mnie nie boli. Okej, okay, to ja sobie wejdę w sklep. Widzicie, nie boli go głowa, więc nie potrzebuję paracetamolu. Weźmiemy mu szczura, weźmiemy mu mleko i do tego ryba. Może być, Talking Janusz? Tak, dawaj, jestem głodny. Okej, okay, tutaj rybka, mleczko i zagryziesz szczurem. Ciekawe, czy mu to... Teraz dawaj do komputera, mam fajną grę dla ciebie. Do komputera ma dla nas fajną gierkę. Okej, okay, ja klikam tutaj Jugar. Czy to nowy kanciastoporty? Tak, Jorku, uważaj, ta gierka jest mega straszna. Okej. Okay. No siemanko, szlubanko, z tej strony nami and welcome to Patrick Snap. Moi drodzy, gierka horror o SpongeBobie. Jak sami widzicie, on tutaj już czeka i będzie robić ale chyba to jednak nie będzie tak wyglądało. Jeżeli, moi drodzy, chcecie więcej takich horrorków, zostawcie koniecznie 5000 łapeczek w górę i hashtag gąbka. Lecimy z tym, bebe! O jest, on to robi! Nie słyszę cię! O nie, tutaj trzeba włączyć już muzykę! Tutaj już trzeba włączyć muzykę, bo to jest, to są prawa autorskie. Patryk, co się z tobą stało? Dlaczego ty tak dziwnie wyglądasz? Talk to Patrick. On się nie nazywa Patryk, tylko on się nazywa Patrick. No dobra, Patrick. Storage room. Mamy tutaj, moi drodzy, pomieszczenie gospodarcze. Ale my musimy porozmawiać z Patrykiem. Press E to interact. Siema! Hi. Odpowiedziałem mu, jaki on ma piersi, ten Patryk. Can you clean the house? Możesz wyczyścić dom, posprzątać. Let's start with the living room. Okej, musimy posprzątać salon. Let's set the cardboard to the storage room. Ja się go boję. Ja się go mega boję. A the cardboard to the storage room. A gdzie jest ten cardboard? Może tutaj trzeba wejść, co? Co tu jest grane? Przechowywalnia. No dobra, ja już tutaj widzę jakiś... Nie, wiosło to jest. Myślę, że to jest jakiś tacak. Ale no dobra, moi drodzy, co my tutaj mamy? Tutaj niczego nie... A, mamy latarkę, okej. Okay. Tu jest w ogóle jakaś walizka. No ale, ale gdzie jest cardboard? To? Patrick, gdzie jest cardboard? Powiesz mi, czy nie? O. Wyłączyłem mu... co się dzieje? Aaa, czyli musimy wziąć te pudełka! Okej, okay, no troszeczkę ich mamy do zbierania. Raz, dwa... Ja się go boję, jak on się tak na mnie patrzy. Czy coś zrobiłem źle, Patrick? Did you finish cleaning? Nie, jeszcze nie. No, but there are 3 cardboard left. Keep cleaning up, they'll be watching. Będę patrzał na telewizję. Okay, if I end, I will tell you. Powiem ci, gdy skończę. Ok. Ja się go mega boję, bo on nie patrzy na telewizję. On cały czas patrzy, jak ja pracuję. Patrick! Czekajcie, bo coś tutaj się może teraz stać. Patrzcie, odkładamy. Jeszcze 2 nam zostaje. Wydaje mi się, że jak będziemy biec po ostatnie pudełko, to może coś mega wys... Dobra. Dobra, jest. Bo myślałem, że coś się stanie. Jak my wiecie, jak będziemy szli po ostatnie pudełko, to coś się tutaj będzie stało i coś będzie od nas chciał. Dobra, odkładamy ostatnie pudełko. To... O! Did you finish clean? Czy już posprzątałeś? Tak. Wait here, I will come again. Poczekaj, tutaj zaraz przyjdę. Okej, okay, are there is a task in the house? No. Czy jeszcze są jakieś zadania w domu? And wait here? Nie gadaj tyle i poczekaj tu. Wait here, bedroom. Patrick odbiera teraz telefon. Hey, Mr. Krabs. Siemanko, panie Krabs. Did you get me the girl I for?
This. I brought it. Great! I brought the money, you know. We'll come tomorrow at for... Bye-bye, Patrick. Bye-bye, Mr. Na razie, Patrick. Na razie, panie Krab. Wait here. A mogę stąd wyjść? Czemu tak blisko do mnie podchodzi i muszę wąchać jego pępek? Go to your room and sleep. Idź do swojego pokoju i śpi. Możesz mnie wypuścić? Ej. Ale możesz odejść? Ale ja się z... Patrick, ale ja się zbugowałem! Możesz odejść? Dobra, bo ja muszę jeszcze raz te pudełka poukładać, bo coś się ewidentnie zbugowało. To się tutaj pojawia od razu. Dobra, ja sobie teraz stanę tutaj. Ponieważ... Ta gierka się zbugowała znowu. Go to your room and sleep. Idź do swojego pokoju i śpi. Okej. Okay. Teraz chyba mogę przejść. Dobra, go to guest room and sleep. Guest rooms mamy tu. A co się stanie, gdy ja pójdę do kitchen? On mnie cały czas obserwuje. Może coś mi zrobi, a może... O, jaki fajny chleb. Coffee. Breezer. Można otworzyć lodówkę? Nie, no ma bardzo dużo chleba, także wszystko wydaje się dosyć spoko. Tylko ta muzyczka jest taka przerażająca, prawda? Ale no dobra, wejdźmy do guest room. Do pokoju gościnnego. Bedroom? Tutaj? A tutaj mamy kibelek? Nie ma tutaj nic. Okej, okay, bedroom. Ale wydaje mi się, że przed chwileczką tutaj Patrick stał. Go to sleep. Idziemy spać. W ogóle śpimy na kamieniu. Bądź... Nie, na piasku chyba śpimy, tak? Co to jest? Co teraz się tutaj dzieje? SpongeBob i Gacuś! Co? Co się teraz stało? Dlaczego oni tak wyglądają? Help me! Pomóżcie mi! Talk to Patrick. Porozmawiaj z Patrykiem. To wszystko było naszym snem. Go talk to SpongeBob and forward your room. Idź do SpongeBoba i idź do swojego pokoju? Kieruj się w stronę swojego pokoju. Living room. Patrick. Ale przez chwileczkę musieliśmy porozmawiać z Patrykiem, a teraz on dalej tutaj stoi? Nie ma już tych pudełek. Gdzie jest Patrick? Dlaczego go tutaj nie ma? Dlaczego on nie ogląda telewizji? Oh my god! Tu jest pełno gąbki. Patryk, co ty zrobiłeś ze SpongeBobem? Czy ty się w nim właśnie umyłeś? Ale dlaczego? Dlaczego on coś zrobił ze SpongeBobem? Czekajcie, ponieważ mamy tutaj jeszcze jedne drzwi po lewej stronie. Może one teraz się otworzą? Oh my god! Aha, ja miałem iść do pokoju naprzeciw, bo tu tak po angielsku jest napisane, że człowiek nie wie, o co chodzi. Siema! Co tutaj robisz? Nothing, nic nie robię. Nie wchodź tutaj, okej. Okay. Idź posprzątać kuchnię. Mogę zamknąć drzwi? Mogę zamknąć drzwi, okej. Okay. No dobra, my już tutaj w tej kuchni byliśmy i zauważyliśmy bardzo dużo porozrzucanej wszędzie gąbki. Czy to trzeba tutaj wrzucić? Dobra, tutaj to trzeba wrzucić, więc jest to w sumie dosyć proste zadanie, ale nie podoba mi się to, że to jest SpongeBob rozwalony. On tutaj zaraz przyjdzie. Czekajcie, ja może drzwi zamknę, ponieważ ja się go boję. Dobra, dawaj mi tą gąbkę tu. Mamy jeszcze dwie. O! No on się tutaj tyle... Hold! On się tutaj tyle pierdnął. Siema. On nie umie po angielsku. Tutaj jest tak napisane kali chcieć, kali móc, że on po prostu przyszedł sprawdzić, jak ci idzie w sprzątaniu kuchni. Okej. Okay. Chcę patrzeć, jak sprzątasz kuchnię. Mamy tutaj kolejną gąbeczkę. Mamy tutaj jeszcze 4 gąbeczki, ale muszę wam powiedzieć, że... Piękna grafika. Nie wiem dlaczego, ale mi się grafika strasznie w tej gierce podoba. Bardzo jest ładna, taka dosyć też w sumie creepy. O! To Patrick! Porozmawiaj z Patrickiem! Czy ty się mnie boisz? Mogę z tobą porozmawiać? No, I'm not afraid of you. Nie boję się ciebie. Co ty tutaj robisz? I was cleaning the house. Po prostu sprzątałem ten dom. How long have you been here? Jak tutaj długo byłeś? Mr. Krabs. This is the boy. To jest ten człowiek. What? This is the guy. You'll take it for half the price. Dostaniesz połowę pieniędzy this za niego. Is za mnie? Funny.
To nie jest śmieszne. Wezmę całe pieniądze za niego. Nie, dostaniesz tylko połowę. Ale dlaczego on ma takie coś zawiązane między tymi oczami? Znaczy na oczach. I dlaczego on nie ma rąk? I dlaczego on tak jeździł zamiast chodzić? Co tam się stało? Dlaczego tu jest Gacuś wsadzony? Tu jest Gacuś. You, hey you! Good luck tomorrow! Co to jest? O nie, o co tym chodzi? Dobra, idziemy spać! Musimy iść spać you, na kolejny... Hey you! Dzień, siema, wstawaj! Ty, wstawaj! Ja? Tomorrow at night Patrick will be asleep and we will run away from him. Okej, okay, jutro będzie Patrick spał i uciekniemy od niego. Sleep now. Idź spać, okej. Okay. Skąd on ten klucz wziął? Dlaczego on ten klucz wyrzygał? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Here Patrick and Mr. Krabs. Mamy cały czas to samo zadanie, że musimy podsłuchiwać Patryka i pana Kraba. Hey, some look at the fat Patrick very fast. Very fat stuff. Do you want to say something? Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie. SpongeBob! O nie! Co, myśmy go pocałowali czy co? Na czym on gra? Co to jest za gra? O co w tym chodzi? Czekajcie, bo my mamy ten klucz. Pozbądź się Patryka. Ale tutaj znowu montażysta będzie miał wam do cenzurowania. O jest. Oh my god, dobra. Podnosimy to chyba. Podniosłem. Add it to the equipment. A jak tutaj jest, gdzie tu jest mój inwentarz? Na i nie, na tabulator też nie. O nie, on tutaj też leży, no. Śpi. I mamy pieniądze. Mogę wziąć te pieniądze? Ale on cały czas na mnie padł. No, no nie. Mogę poskakać mu po brzuchu? Patrzcie, mogę mu poskakać po brzuchu! Ale to jest sweet, ale to jest fajne. Jak ja to mam zrobić? Gdzie tu jest inwentarz? Halo? O! Co? No cameroid in the equipment. Patryk, nara! O co chodzi w tej grze? Kermito. Bardzo podobna gra do SpongeBoba, tylko tym razem będziemy sprzątać u Kermito, czyli u Kermita z Muppetów. Play. Play, nie działam. Myślałem, że to nie będzie działać. Okej, okay. Co teraz się dzieje? Mr. Kermit, I'm glad I'm talking to you now. I heard you need help cleaning. Okay, I'll come to you tomorrow. Bye. Co to nie? Przyjdę do ciebie posprzątać, bo widziałem ogłoszenie w gazecie, że trzeba u ciebie posprzątać w domku. I want to tell with Kermit on się... Ej, czekajcie, czy to jest leci gierka? Ej, spójrzcie, mamy tutaj grę. Clean up the toilet. Dlaczego on ogląda i dlaczego też mu się odwraca głowa o 360 stopni? Mamy, moi drodzy, tutaj grę, w którą właśnie gramy. Bushy Cleaner. Available on itch.io. No, to jest właśnie w to, co gramy. Dobra, siema. Go clean my toilet. Idź posprzątać moją ubikację. Okej, okay, I will clean it. Okej, okay, move now. Dobra, gdzie tu jest? Tu jest tools room? Tu jest łazienka? Nie, tu... Gdzie tu jest łazienka? Mamy też latarkę. Mamy też zapalniczkę, bo to jest, generalnie to jest ta sama gra. Tego samego twórcy. O, tutaj się coś otworzyło, czekajcie, bo... Ale czekaj, bo to... A, bo teraz się nie otwiera tak, że tylko się wchodzi po prostu, okej? Okay? Gdzie tu jest ubikacja? Tutaj mamy, moi drodzy, kuchnię. Dosyć potężna, bardzo ładna. Wejdźmy... Tu jest zamknięte. Podejrzane, ponieważ tu już jest zamknięte. Halo? On teraz tutaj przyjdzie? Tu jest... Ale tego się... No gdzie jest ta ubikacja? Oh my! Okej, sprzątamy ubikację.
Nie wiem, dlaczego on nie kubka do ubikacji, tylko on kubka obok ubikacji, ale no, nie podoba mi się to bardzo. Cyk, pyk, proszę. Dobra, tu jest w ogóle pełno wody nalane. Dlaczego? To ja nie wiem. Siema, Kermit. O, tutaj możemy nacisnąć? Nie, nie możemy. Siema, Kermit, posprzątałem. O, moja! O co ci chodzi? Hello, my name is Kermito and I am Kermit's big brother. A jestem wielkim bratem od Kermito. Od Kermita, ja się nazywam Kermito. Nice to meet you, Mr. Kirmeto. To jest tutaj napisane Kirmeto. Miło pana poznać, panie Kirmeto. Dobra, idziemy zaalarmować temu, że już posprzątaliśmy. On tutaj pewnie dalej będzie siedział, dokładnie, siedzi sobie, siema. Posprzątałem, I cleaned the toilet and your brother is beautiful. I twój brat jest piękny. Mój brat? My brother died many years ago. Mój brat umarł kilka lat temu. Bring a soft drink and I will give you the computer room key. Okej. Okay. Czyli musimy teraz... Nie ma go już. Czyli musimy teraz iść do... Nie wiem, co tutaj się dzieje. Ale musimy wejść do kuchni. Musimy zebrać... Co on tutaj w ogóle za wystawkę ma? Jakieś dziwne rzeczy. Widzicie? Tu jakieś szklanki porozkładane. No tak jak przed chwileczką była jakaś impreza. Ale już wszyscy wyszli i on nie posprzątał. Czekajcie, to jest to? Nie. Police box? No ja muszę teraz znaleźć... Wiecie co muszę teraz znaleźć? To chyba. Cola. Widzicie? Give the soda to Kermit. I on mi da klucz do komputera, żebyśmy sobie mogli pograć. Proszę bardzo. I didn't tell you I want soft drink. A, że chcę taki miękki napój. No, you tell me that. Nie powiedziałeś mi, że mam przynieść to, co? Forget it. Nie that. I may have said this and forget the computer room key. Go clean the computer room. To jest w ogóle napisane computer room. A gdzie jest computer room? Nie mam żadnego pojęcia, ale mamy klucz i to było zamknięte, więc najprawdopodobniej... Pokój komputerowy to jest ten. Rzeczywiście. Oh my god, on chyba streamował całą noc. Czekajcie. Idziemy tu... A, tu jest kosz, dobra. Mogę tutaj wejść? Nie, tutaj się wejść nie da. Jak sami widzicie, komputer jest wyłączony. Zasana, moi drodzy, ostatnia puszka. Nie ufaj mojemu bratu. Why? Dlaczego? He locked me in the basement. Zamknął mnie w piwnicy. What is the problem? Co masz za problem? He wants you to clean the house and then he will destroy you. On każe ci posprzątać dom i później cię zniszczy. I don't trust you. Nie wierzę ci. Remember I told you not to trust Kermit. Powiedziałem ci, nie wierz Kermitowi. Okej. Okay. I don't to want to see dogs. Nie chcę widzieć psy? Well, don't look at the mirror. Nie patrz w lustro. Nie wiem, o co mu chodzi, ale no dobra. Moi drodzy, wracamy teraz do Kermita. Opowiedzieć mu, że już wszystko posprzątaliśmy. Siema! I see your brother when I clean the computer room. Znowu widziałem twojego brata, gdy sprzątałem pokój komputerowy. I think these are hallucinations. Czyli masz jakieś halucynacje. Forget it. Go to the tools room. This on the left side. Idź teraz tutaj do tools room. Okej. Okay. Siema. O, dyskorolka. Find Kermit. Ten zaś tu stoi. Ale po co ja tutaj miałem przyjść? Siema. No dobra, czekaj. On znika. To naprawdę są jakieś halucynacje. Znajdź Kermita. Kermit! Gdzie? Wezmę sobie latarkę. Ponieważ on może być w każdym... Może gra w grę. Nie gra w żadną grę. Więc może będzie tu. A nie, tu jest jakaś szafa po prostu. W ubikacji go nie ma. Najprawdopodobniej będzie w tym pomieszczeniu. O! No gdzie jest Kermit? Ten zaś tam stał! Kermit, gdzie? Tutaj w ogóle są jakieś tajemne drzwi chyba. Do tej piwnicy mi się wydaje. Nie no, nigdzie Kermita nie ma. O, siema! A co z tobą się stało? Znajdź Kermita, no dobra, no rozmawiam. Nie wiem, gdzie jest Kermit, naprawdę. Myślałem, że to jest Kermit. O nie, on tu jest! Co się z nim dzieje? Take the knife and kill Kermito because he killed Kermit. Weź nóż i załatw Kermito, ponieważ on zabił Kermita. Czekaj. O, tutaj coś mamy. Dobra, wzięliśmy teraz katanę. Siema! Chcę porozmawiać z Kirmetem. Your friend Kermit is going to die. You must say goodbye to him. Doctor, who will take the house? Co to jest? You.
Musisz powiedzieć mu do widzenia, ponieważ Kermito umrze. Czy tam Kermit. A kto przejmie dom? Ty. Lista wspierających, dziękuję. Inne moje takie dziwne gierki, filmiki. Zapraszam. Na razie, dzięki, cześć! Jouuu.